A dlaczego malarstwo? Bo nie wiem, zajmuję się tym od lat i nawet sobie nie zadaję tego pytania, dlaczego malarstwo. To jest dosyć, nie dosyć, to jest bardzo naturalny dla mnie sposób opowiadania o tym, co widzę i co czuję i co chciałbym powiedzieć, co chciałbym zmienić. Często mi się nudzi jakby samo malowanie, więc wyłazi to wszystko z płótna. Jakby ucieka z tego porządku takiego stricte malarskiego i staje się trójwymiarowe. Później znowu wchodzi w płótno i wszystko jest jakimś cytatem, powtórzeniem, echem, kopią, falsyfikatem. Nie wiadomo, gdzie jest początek tego, a gdzie koniec. I sobie płynie, tak samo jak te wszystkie historie, które teraz opowiadam, a za miesiąc będą zupełnie nieaktualne i nie będę się z nimi utożsamiał, no nie? Na studiach było super, bo jakby trafiłem do takich pracowni, w których nie wymagano obecności, więc siedziałem sobie w domu i robiłem to, co robiłem zawsze. Pojawiałem się tam z 60 obrazami na semestr i profesor był zadowolony, za wiele też nie kazał mi zmienić, raczej patrzył na to, w którą stronę to się toczy. W Poznaniu zbyt wiele się nie dzieje, więc wszyscy tam się bunkrowali po pracowniach i później przynosili to na koniec i och i ach, i wszyscy się tam przechwalaliśmy, kto jest lepszym artystą, młodym i najbardziej obiecującym. Po studiach trochę była taki zimny prysznic i pobudka nagle, bo nikt nic nie umiał robić innego, a rynek sztuki nie za bardzo istniał. Założyliśmy z kolegami penerstwo. Taki boys band, który miał tam w założeniu promować pozostałych członków, gdy była mowa o jednym z nich. Każdy z nas robił trochę co innego i celował w inny target, a za nim stało czterech pozostałych chłopaków. Detroit City, Mr. Bobby Bear, ladies and gentlemen. I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna... Detroit to jest miasto, do którego wyemigrowała moja rodzina. Ja się jakoś nie złapałem z różnych powodów. Często tam jestem, mam swój pokój, w zasadzie całe piętro. Mam tam pracownię w garażu rodziców, obok kajaku mojego brata. No i spędzam tam sporo czasu. Jest to dosyć inspirujące miejsce, działające bardziej na wyobraźnię niż jakby tam... No teraz stało się modne, bo nie wiem, polskie redakcje mainstreamowych gazet zauważyły chyba, że to jest bardzo ciekawy temat, bo jest taka postapokaliptyczna historia, że piękne miasto, perła architektury zachodniej, jest w ruinie i z dwumilionowego miasta nagle stało się takim Poznaniem amerykańskim, że tam mieszka, nie wiem, 600 tysięcy ludzi, w większości Amerykanie afrykańskiego pochodzenia, że tam nie ma pracy, wszyscy siedzą na gankach i czekają, nie wiem na co. What happened in Detroit is now spreading throughout. There's no buffer between the rich and the poor. Only thing left is revolution. Ja o tym Detroit opowiadam jako o takim jednym z filarów mojej takiej mitologii, którą sobie buduję i którą ilustruję tymi obrazami, w których ona się przewija. Nie w dosłowny sposób, ale jako taki świat alternatywny dla tego, z którego pochodzę, czyli jakiś tam zadupia w Europie środkowo-wschodniej czy wschodniej, środkowo-wschodniej i tego zachodniego świata, w zasadzie też prowincji, czyli takiego rozkroczenia w dwóch prowincjach ponad centrum, które w zasadzie cały czas omijam. I w tym punkcie widzę jakiś raczkujący model liberalnego kapitalizmu, który jeszcze do końca się nie przyjął, a tam ten model już się zawalił i wiem, w którą stronę to zmierzam i w takim niepokoju
trochę powstaje ta moja sztuka. Z jednej strony opowiadam o czymś retro, a w drugim o czymś takim po apokalipsie. I dlatego to jest takie niesprecyzowane, bez jasnej definicji. To jest bardziej o tym, co było i co będzie, a nie o tym, co jest. Ten projekt Transatlantyk to była taka jedna z historii, która odbywała się poza przestrzenią galeryjną. Jej finał miał miejsce na targach Frieze w New York, czyli takim bardzo establishmentowym miejscu. Płynęliśmy statkiem towarowym, takim zardzewiałym kontenerowcem z Antwerpii. Dopłynęliśmy do Nowego Jorku. No, byliśmy tam jedynymi białymi kolesiami. Załoga była z Filipin. Kapitan był jeszcze z Niemiec. Nie było w tym nic z mistycyzmu, czy z jakiejś takiej podróży do wnętrza, której się spodziewałem. Wszystko się opierało na takich bardzo prostych, fizycznych historiach. Po prostu kołysało i to było nie do zniesienia. Ja tworzyłem taki dziennik pokładowy, rodzaj podręcznika, jakby wynikający też z rozmowy z Honzą na temat tego, co wieziemy do Stanów jako Polacy. Jedna ze 170 galerii. Dlaczego powinniśmy się tam znaleźć? Doszliśmy do wniosku, że poza lampą naftową i sztuką, to mamy do zaoferowania jakąś taką smykałkę do radzenia sobie w sytuacjach, gdy jesteśmy 2 godziny za późno, mamy 100 zł za mało. Cały czas tu się to mimo wszystko kręci w jakiś dziwny sposób pokrętny. No i to był taki podręcznik pod tytułem Szara strefa, o takiej nieformalnej ekonomii, jak sobie radzić, gdy na przykład, bo nie mieliśmy też newsów, tam nie docierały, nie mieliśmy telefonów, internet nie działał, więc równie dobrze świat mógłby się skończyć i my zeszlibyśmy na brzeg w jakiejś nowej rzeczywistości i jak sobie radzić. I stwierdziliśmy, że Polacy są bardzo jakby predestynowani do takiego rodzaju mesjanizmu, żeby na tych targach pokazać podręcznik do tego, jak sobie radzić w świecie po końcu. Czy tam w jakiejś nowej rzeczywistości. A Honza leżał cały czas, był chory. No, nie, ciężej to zniósł. Teraz siadam, zaszywam się i maluję, wyłączam telefon. Wpuszczam nielicznych do domu. Także to jest ostatnia okazja, żeby tutaj się dogadać na jakieś tematy związane ze sztuką, niekoniecznie